Dzień dobry. Dzisiaj pytanie, dlaczego tak istotnym błędem jest zaprzeczanie, iż Pan Jezus jest odwiecznym Synem? I to jest bardzo ważne, aby na to pytanie sobie odpowiedzieć. Dlaczego tak istotnym błędem jest zaprzeczanie, iż Pan Jezus jest odwiecznym Synem? O ile ta prawda zostałaby zignorowana i odrzucona, wszystko inne byłoby daremne, tracąc swój sens. To, co jest nader istotne i właściwe chrześcijaństwu, to fakt, że jedyny odwieczny Bóg jest Bogiem miłości. Lecz jak moglibyśmy poznać tę Bożą miłość? W jaki sposób mogłaby ona do nas przemówić? Stało się to przez fakt, że Bóg dał nam swojego jedynego Syna. Dał swojego Syna, jedynego Syna, którego miał. I to widzimy m.in. w Jana 3 rozdział 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Też możemy o tym przeczytać w 1 Mojżeszowej 22 rozdział 2 werset. 1 Mojżeszowa, czyli Księga Rodzaju, 22 rozdział, werset 2. I rzekł, weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. I także Marka, 12 rozdział, 6 werset. Marka, 12 rozdział, 6 werset. Mając wtedy jeszcze jedynego syna swego miłego, posłał na ostatek do nich i tego, mówiąc, uszanują syna mego. Więc widać wyraźnie, że Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. Jeśli ktoś zaprzecza, że Chrystus był już Synem Bożym, nim narodził się jako człowiek, to uznaje tym samym, iż Bóg posłał tu jedynie osobę, postać ludzką, a nie swego jedynego Syna. Dodać można tutaj ponadto, że wtedy, jeżeli tak byśmy przyjmowali, to by było bardzo groźne. Fakty są takie, że Ojciec objawił się w swoim Synu. Syn z kolei dał nam poznać Ojca. Gdyby nie był Synem przed przyjściem na ziemię, nawet dziś nie wiedzielibyśmy, kim tak naprawdę jest Ojciec. Więc jest to bardzo ważne, aby nie zaprzeczać wiecznemu synostwu Pana Jezusa. Dlatego tak istotnym błędem jest zaprzeczanie, iż Pan Jezus jest odwiecznym Synem.